Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z serii Obcy Izolacja. Coraz więcej się tutaj dowiadujemy, coraz dalej jesteśmy i coraz ciekawiej jest, że tak powiem. Zerknij, tam widzę, że chodzą prezesi, to nawet dwóch. Odblokuj osłonę. Nasz cel jest na wprost. Dobrze, co my tutaj mamy? Pałka ogłuszająca, apteczka, bomba rurowa. Poszli tam, magistrzy. Mamy jedną bombę, jeden mołotow. Pozwólcie, że ja wminę sobie... zadokuję te rzeczy, dlatego żeby tutaj, że tak powiem, odblokować... O, i nawet do hałaśnika możemy jeszcze wrzucić jeden iniektor, który mamy na wyposażeniu. Natomiast detonator przy granacie hukowym. Możemy jeszcze sobie... O! Wykonać apteczkę. Bardzo chętnie. Zrobimy tak. Tak. I teraz ja sobie taką jedną apteczkę zjem. No. Pałka ogłuszająca w dłoń. Mamy cztery naboje, że tak powiem, w tej pałce. I po cichutku, kucając, udamy się w naszym kierunku, który jest... O, widzimy, tu jest nasz cel. Odblokuj osłonę. Pokład konserwacyjny, maszynownia. Teraz tak, Apollo nie odwoła alarmu o zagrożeniu skażeniem, gdyż wykryto coś niezidentyfikowanego w reaktorze centralnym. Czy to jestem ja? Raczej nie sądzę. Będzie coś innego, niezidentyfikowanego. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to... Obym to był tylko ja. O, kurczak. Jest tutaj, tylko który? O nie, pomocny. Co mamy tutaj? No nie. Amunicja do kołkownicy. Dajcie mi kołkownicę. Sztabki złota? Nie, jakieś batony. Kurczę, dajcie mi kołkownicę. No jest, amunicja do kołkownicy. Gdzieś to jeszcze było. Tutaj, dobra. Tomorrow together. Sixon. Co przygotować można na pomocnego? No jedynie i tylko i wyłącznie bombę rurową. To w ostateczności można ją użyć. If my services do not meet Sixon standards, please lodge a complaint. No, i co? Tak w zasadzie to nie wiem, czy on mnie zauważył. Kurwa, zauważył mnie. To co, załatwić go, nie? Kurwa, żebym sam siebie też nie załatwił przy okazji. Co ty tutaj masz? Właściwie to nic takiego przydatnego. Ale nie miałem wyjścia, musiałem użyć tą ostatnią bombę na tego prezesa. Nie wiem, co z tą kołkownicą. Ach, radio. Nie chcę radia. Kurczę, i teraz tak. Bomby rurowej nie mamy. Co prawda możemy tutaj zapodać detonator, ale brakuje nam jeszcze jednego detonatora oraz czujnika. Miejmy to na uwadze. Kurde, te puszki się tutaj gdzieś walają. Ja pierdzielę, przecież nawet nie dotknąłem tego. Nie widzę ruchu.
Amunicja do kołkownicy. Ja jestem ciekaw, czy... jaka fajna zabawka. Ja jestem ciekaw, czy nie dałoby się... Popatrzcie, tu jest jakieś... No niestety ktoś zginął. Identyfikator jego mamy. Części osiągnięty limit jest. Tutaj pięknie wszystko się zabrało. Haha. Ja chcę takie coś mieć na pierwszą komunię świętą. Weź amunicja do kołkownicy, ale moi drodzy, przecież to wygląda jakby był... Oho, świetnie, zobaczcie. Ale super, kołkownica. Czy tutaj może być więcej niż jeden nabój? Nie, tylko jeden w kołkownicy, no ale jeśli dobrze przymierzymy, to może załatwić sprawę. Jeszcze tutaj mamy jedną amunicję, jeden nabój. Skorzystajmy z terminalu. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego do przejrzenia. Kody do osłon. Szefie, zgodnie z poleceniem idę do reaktora. Zamknąłem za sobą osłony. Można je otworzyć kodem 6832 Flores. Zerkniemy sobie jeszcze tak na szybciutko. Dostawy mocy. Potrzebujemy Cię w dziale konserwacyjnym reaktora Flores. Mam zgłoszenia dotyczące braków w dostawie prądu w całej stacji. Wiem, że panuje tam piekło, ale nie widzę nic, co mogłoby powodować przerwy. Sprawdzisz tu wszystkie systemy? Szef. I jeszcze idę cię znaleźć. Flores, jeśli wciąż tam jesteś, znajdź bezpieczne miejsce i poczekaj na mnie. Musimy trzymać się razem. Sanders nie żyje, a przynajmniej czworo innych inżynierów zaginęło. Jeden z tych cholernych androidów próbował mnie zabić, więc znalazłem trochę części i złożyłem sobie broń. Ma wystarczającego kopa, żeby wyrwać porządną dziurę w tych draniach. Postaram się dotrzeć do ciebie jak najszybciej, szef. Cieszę się, bo to jest ta kołkownica. Folder uszkodzony, nic się tutaj nie dowiemy. A, i kod, treść szyfrowana. 6832? Jak to było? 6832, tak jest. Ja, pamięć jeszcze jest dobra. 6 8 3 2. Zobaczmy, co się stanie. Zasłona bezpieczeństwa otwarła się. Dostań się do reaktora. Być może nawet teraz tędy wejdą pomocni. Albo łysole, nie? Ale łysole to sobie poradzę z nimi troszeczkę innym sprzętem. Fajne miejsce do pracy. Chciałbym taką mieć. Dobra. Nie ma ruchu. Nasz magister inżynier sobie tutaj leży. A, tutaj właściwie już nic więcej się nie da zrobić. Teraz mogę szybciutko przebiec, żeby nie tracić czasu. Reaktor Access. Tutaj możemy właściwie już sobie kucnąć. Tak, tam byliśmy. No więc jedyna droga jest tutaj. Zatem wchodzimy, sprawdzimy sobie od razu, czy jest ruch. Jakiegoś specjalnego ruchu nie ma. Są odgłosy pracujących maszyn. I świetnie to wygląda, zobaczcie. Wow. Szkoda, że ta para tak nam troszeczkę tutaj przysłania. Jest baleciak. Raczej nieprzydatny. O, Amanda by się tu odnalazła. Spawarka. To jest coś, co ona lubi. Narzędzia. No taka dziołcha z jajami, nie? Dobra. Okej, to idziemy dalej. Przywołaj windę. Zobaczymy sobie od razu tutaj w tym momencie. Zbadaj reaktor centralny i dostań się do reaktora. Dobrze, przywołujemy windę. Kołkownica załadowana. Ja się może cofnę. Dobra. I do reaktora centralnego poproszę. Ricardo, you ever been to the reactor? Never to the reactor. I did some training in one. Seems like a lifetime ago. Aha, dobrze, że Amanda miała w jednym szkolenie. Może od razu sobie... Zobaczcie, central reaktor. Jesteśmy na miejscu. A, da się tu fajnie schować. Bardzo fajnie to wygląda.
jak jesteśmy już, można powiedzieć, w pozycji kucającej. Natomiast jak podejdziemy pod taką szafkę, łóżko, to tak fajnie się chowamy. To mi się podoba akurat. Zresztą tak jak mówię, producenci, zamknięte drzwi, producenci tutaj wykonali kawał dobrej roboty. Liczę na kolejną część. Akumulator. Mamy też baterię do pałki ogłuszającej, właściwie ten nabój. I think it went into the floor, maybe the ceiling. Sevastopol's a maze. Could be living anywhere. This must be what the marshals have been chasing. This shouldn't have been kept from me. Chief out. No właśnie. To chyba mówimy o obcym, prawda? O, świetny korytarz. O, i zaraz zajdziemy do reaktora. I jak w maszynowni statku kosmicznego Nostromo. Czyżby ktoś nam tu zostawił prezencik? To są nasze giwery, słuchajcie. A przynajmniej mamy, słuchajcie, i strzelbę, i rewolwer. Mamy pałę, tutaj akurat już nam nie będzie potrzeba. Mamy kołkownicę, jest dobrze, nie? Strzelba jednak jest taka najpewniejsza, moim zdaniem. Chociaż mam chęć użycia tej kołkownicy. Chciałbym zobaczyć, jak ona działa. Identyfikator zdecydowanie. Zbieramy takie fajne znajdźki. No i cóż, wchodzimy na górę. Dobra, rozejrzyjmy się na szybciutko, czy nie mamy na plecach jakiegoś syntetyka. Nie mamy, czyli możemy sobie zapisać grę w tym miejscu bezpiecznie. Tak, okej. Okay. Świetnie, jest gra zapisana. A teraz rozejrzymy się po pułach. Amunicja do kołkownicy. Nie, ja to muszę użyć. Od razu sobie zapodam, bo muszę to sprawdzić, jak to działa. Chciałbym zrobić taką jakąś fajną dziurkę w głowie tego pomocnego. Ciemno, słuchajcie. I tu się pięknie zaświeciło nam. No ale to nic, wykorzystajmy już sobie tą racę. Świeciło się, a nie do końca. Zobaczmy te urządzenia, choćby się przyjrzeć tym urządzeniom. Trzęsie. Wow. Jesteśmy w reaktorze, zobaczcie. Pięknie. Business as usual. I'm gonna have to explore the lower level. Should be an elevator down somewhere. Musimy szukać windy. Podstawa reaktora jest przed nami. Właściwie reaktor jest przed nami, zobaczcie. Ale to wygląda. O, być może to nie widać zbyt dobrze. Patrzcie, jakie tu wyładowane jest. Nie no, po prostu bajka. Dobra, sprawdźmy sobie teraz. Tutaj pewnie można zejść. A już nigdzie innej możliwości nie ma. Gdyby tak z kołkownicy. A poczekamy. Zbyt duży być może rozszyk byłby. Bo chętnie bym go upolował już teraz. Dobrze, użyjmy sobie tej platformy do zjechania w dół. Jest tutaj pierwszy magister inżynier. Sprawdzimy jego kwalifikacje. Co to tak działa? Dziwnie. No magistrze. Może z bliska? Ja chcę zobaczyć, jak to działa. Czy to z bliska działa? Czy to dlatego nie działa? Dobra. Zrobimy inaczej. Zawiedziony.
Kurde. Słuchajcie, jest false start, ale to dlatego, że zawiodła mnie kołkownica. Nie wiem, co się tutaj stanęło. Czy to faktycznie tak, jak to działa w ogóle ta kołkownica? Co, z bliska mam mu przywalić? Nie wiem, w co mam mu przywalić, w głowę? A, troszeczkę się zawiodłem. Dobra, szybciutko przejdę. Jeszcze raz. I'm at the top of the reactor core, Ricardo. Nothing. Got some androids, some core control systems, business as usual. I'm gonna have to explore the lower level. Should be an elevator down somewhere. No tak, myślę, że na pierwszy raz sobie od razu użyjemy tej oto mojej kołkownicy w wydaniu moim. Gdzieś tu się pojawił drugi magister, nie? Więc poczekamy. A, idzie. Dobra. Paliwo do miotacza ognia. Czy mamy miotacz? Niestety jeszcze nie mamy. A szkoda. Na nich dwa strzały. No, chcę ładnie położyć się, proszę bardzo. I w rządku. Coś tam jeszcze dycha. Jeszcze jeden, popatrzcie. Dobrze, że są wolni. Kurde, jeszcze jeden. To ja mam jeszcze tylko na dwóch magistrów nabojów. Oczywiście podpadłem, że nie chybię, co zresztą często mi się zdarza. Ładnie sobie tutaj się położyli grzeczne androidy. Przeszukam, bo może akurat coś się fajnego trafi. Jestem zawiedziony kołkownicą, ja coś muszę źle robić, słuchajcie, bo to jest niemożliwe. Wątpię, żeby tutaj producenci zrobili taki falstart, że to się tak jakoś kiepsko zachowuje. No nie, 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 raczej nie. Ta kołkownica, ona musi być... Przecież to nie jest narzędzie do stolarki, tylko to jest do zabijania androidów, nie? Dobra, sprawdzimy sobie teraz, czy możemy coś wykonać. Możemy wykonać minę EMP. Ja myślę, że to dobra informacja. Jakiś hałaśnik można wykonać, żeby zrobić troszeczkę wciula jakiegoś androida. Dobra, i teraz tak. No i myślę, że chyba wszystko damy sobie na razie. Damy sobie na razie sianka, chociaż tutaj załaduję te rzeczy. Dobra, w takim razie idziemy, a może ja sobie tak strzelbę do łapy. Myślę, że to jest miejsce zapisu? Nie. To jest powrót pewnie na górę, ale to nie teraz. Ależ tu są wyładowania. O, ale pięknie to wygląda. Jeszcze raz. To tam tak wali. Ach, tu to kropło fajnie, tylko że zagapiłem się. Amunicja do kołkownicy, amunicja do kołkownicy. No nie, no kurczę, jestem zawiedziony. Muszę to wypróbować. Beta Core Primer, proszę bardzo, jesteśmy w rdzeniu, ale rząd tutaj napieprza. Ale fajnie. Słuchajcie, jestem u siebie w domu. Przebiec. Dobra, podejdziemy do tego już.
pulpitu. Nasz cel jest tam, nie? Czekajcie, sekundka, jeszcze momencik, sobie tutaj przejdę tą stroną. No szybko. Mam już fajne pieprznięcia. No, nic już tutaj nie ma ciekawego. Ale marzy jaja. Dobra, wracamy do celu naszej gry. Super. Jeszcze w tym deszczu, czy w tej wodzie, która schładza być może reaktor. O, coś pięknego. Idziemy w dobrą stronę. Nie ma tu już na czym zawiesić na razie oka. Do działu konserwacji. Bardzo chętnie. Tu będzie jakieś większe ładowanie, bo to nie jest zwykły zjazd windą, czy w górę, czy to w dół. Natomiast musimy coś wczytywać. Odwracanie uwagi jest bardzo przydatną strategią w trudnych sytuacjach. Zdecydowanie tak, nigdy tego nie robiłem. Ponoć można młotokluczem uderzyć w ścianę i to jest odwracanie uwagi, że tutaj w to miejsce przyjdzie android, a my możemy szybciutką pitakę zrobić gdzieś, nie? Oh no. God, no. Kurczę, co się tutaj wydarzyło? Zobaczcie, kupa wody. Można się schować. Ale... ale co to, to moi drodzy? Niedobrze. Patrzcie, co to jest. I jaja obcych. I to jest to obsil złe coś, czym obcaki oblepiają ściany w swoich miejscówach. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ricardo, they're all here. Everyone that's missing. Everyone. They're trapped in some kind of nest. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. Zniszcz gniazdo. No, Amanda raczej stąd nie wyjdzie. Dobra, to co? Miotacz w dłoń. Kurczę, zobaczcie, tu wszystko się to dzieje. To, co było w przeciąż rdzeń alfa. Bardzo chętnie, kurwa jego mać. Otwarte jaja. Zobaczcie, nie skończyła nam się przygoda jeszcze tak naprawdę z oślizłymi. Kurczę, będziemy teraz... cieszę się bardzo, że spotkamy facehuggery. Przecież tutaj facehuggery, przepraszam. Tutaj facehuggery są w tym miejscu, z tego jaja one wychodzą. Tutaj ich nie ma, bo się widzę, że wykluły, czy wylęgły, nie wiem jak to nazwać. Dobra, szybciutki zapis. Będzie ostro, będzie fajnie. Będzie przyjemnie. Okej. Okay. Właściwie to wypadałoby w tym miejscu nawet i zakończyć odcinek, ale słuchajcie, no normalnie to pięknie wygląda i te jaja tutaj. Zobaczcie, co wyprawia Weyland Yutani. Oni poświęcają życie ludzi po to, żeby... ja nie wiem, czy oni tutaj hodowali te jaja. No to wygląda. Ponieważ obcego chcieli ściągnąć na ziemię. Z tym, że nawet za pomocą właśnie Amandy i Taylora. No i słuchajcie, no niestety prawie im się udało. Nie wiem, czy to... nie wiem, czy to właściwie... jest tak, że Amanda przetrwa, przeżyje, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, zakończymy sobie w tym uroczym miejscu. Następny odcinek będziemy zaczynali właśnie z tego miejsca zapisu. Także ja dziękuję Wam bardzo na dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki, ponieważ no, zacznie się tutaj fajnie dużo dziać. Mam nadzieję, że facehuggery dadzą nam tutaj ostro popalić i będzie z nimi walka. Mamy miotacz ognia, jest bardzo dobrze. Będziemy przesmażać im dupska. Mam nadzieję, że będziecie wtedy ze mną. Także ja na dzisiaj dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć.